Dobra, witam was w kolejnym odcinku spokojnego grania StarCraft 2. Lecimy dalej z naszymi misjami. Jakby to ruszyć tu. No i słyszałem taką. Dziwne, że tu nie ma zabezpieczenia jakiegoś. Ale okej. Okay. O, jest jedna. Tu. Do ataku. Cztery lotniskowce robią swoje. No tu jakaś baza jest. Nie. Tu są ci nieśmiertelni. Już śmiesznie wyglądają. Wiem, że oni walczą. To ci taki rozkaz dałem. Pozwajmy. Tu chyba jakaś baza jest. Dobra, daj radę. Ci moi wojownicy. Dobra. Może zostawimy jeszcze jednego pylona, bo wtedy będę miał 200 jednostek i nie wiem, czemu taki spadek efektu. Co? O Jezu! Tego mi jeszcze brakowało. Kolejnych tych. Następuje kolejna erupcja. Zaznaczam lokalizację szczelin. Nie ma co zmienić ci produkcję tu. Ja wam pokażę, kurde mać. Nie będzie tu żadnych produkcji, niczego. No to co tutaj mogę? Co tutaj tu jeszcze postawić? Ruszajmy, tu. Okej. Zbieramy sobie trochę wyspanu. Za darmochę. No i dobra, ruszajmy tu. Tak dużo mam piechoty zwykłej. A co tam? Jeszcze z moim wsparciem lotniczym, więc dadzą radę. Przeciwmi przeciwnościami osu. Nasze siły zbliżają się do świątyni. Powinniśmy zebrać naszych wojowników i uderzyć jednocześnie. Jedności siła! No tu mają fajny lotnisko, więc zobaczcie jego model. Taki złowróżny. O Jezu! Wojownicy! Walczcie ze wszystkich sił, a świątynia będzie nasza! Tutaj! Do chwalebnego boju! Nazywamy lotniskowiec. No co? Jezu, gdzieś jest wybuch sejsmiczny i mi spadek FPS-u. Twoi wojownicy walczą z najeźdźcą. Niech walczą. Jedności siła! Pozwamy ci tu zasilanie jedno. Przygotować się do ataku. Tu kolejne. Żeby się produkować od niskowca. A tu znamy ci zasilanie. Nic na to nie poradzisz już wtedy. Dobra. Ej, wy. Jeszcze sady. Zostawcie tutaj. Sprawiedliwości. Zwycięstwo czeka. Zostawcie to. No. Ogólnie tu wszelki atak na wszystko. Na Adan Atum. Oto nazwalimy wejście do świątyni. Jakoś to będzie. Okej, okay. Dajemy radę. No jak widzicie, może sporo mi zginęło z jotów, ale lotniskowce dały radę. To jest jednostka taka overpower trochę. Ale co tam? Fajnie było. No i przejście otwarte. Nareszcie, droga jest wolna. Tak, ale wiemy, że Taldorimowie źle z
przybędą swemu wielkiemu wodzowi na ratunek i to licznie. Ruszaj, Zenaturu. Znajdź odpowiedzi, których szukasz wewnątrz świątyni. Nasze ostrza dadzą ci czas, którego potrzebujesz. Dziękuję ci, Talis. Entaro Tassadar. Adun Toidas, bracie. No i muzyka chyba ją zagłuszyła tu. Ława. A to co to byłoby? Jeżeli jest wyjawiony z misji do wyłamanym poziomie trudności. Okej. Okay. Templariusze staną na warcie, gdy ty i twoi tropiciele będziecie infiltrować świątynię. Niechaj cień Tassadara zapewni ci schronienie, przyjacielu. Uderzenie z cienia, jakieś te... Nowa zdolność Zenatura jest tu chyba. No dobra. Lecimy dalej z naszą misją. Ostatnia misja prologu już się zaczyna. Tak, to już jest trzecia misja prologu. Potem zaczniemy już misje już zwykłe. Czyli już będzie z kampanii robione. Ale chyba będzie przerzutka, bo nie będzie. Bo właśnie już nie pamiętam, czy po przejściu prologu był... Znaczy nie, nigdy tego nie robiłem, bo prolog pierwszy przechodziłem, a potem czekałem na grę. Więc okej. Okay. No, no. Matko. Ech. Niestety będę musiał się tak pospieszyć. Ale damy radę. Wielki wozu. Intruzi przebili się do świątyni. Wkrótce tutaj dotrą. Zamknąć przejście. Skontaktuję się z panem. Jak każesz, ostrze Amona. Zeratulu, Tardarimowie kontratakują. Hybrydy zaatakowały nasze siły. Czy dotarłeś już bezpiecznie do świątyni? Tak, ale przejście zostało zamknięte. Tardarimowie zapewne podejrzewają obecność intruzów. Moi templariusze walczą z wrogiem. Musisz kontynuować sam. Postaram się monitorować twoje postępy. Wojownicy, musimy ruszać dalej. Od tego zależą losy galaktyki. No i okej. Mamy tutaj... Mamy Zeratula, naszego wspaniałego bohatera, który ma mistrzowskie ostrze nadprzestrzenne. Wow, nie zauważenia. Macie zawsze ma takie wychybarzenia. Odpowiedzialność mnie przygniata. Dobra. Odesłać tych innowierców do otchłani! Dobra. Do dnia zagłady. Służę. Dobra, sprawdźmy. Jak dostaniecie parę obrażeń, nic się nie stanie. Musimy użyć mignięcia, aby je ominąć. Nie ma tutaj. Ludin Rashagal. Wypełnię swoje powołanie. Jesteśmy jednością. Odpowiedzialność mnie przygniata. Ludin Rashagal. Jestem ci całkowicie... To działo fotonowe mnie odkryje. Ale jeśli osłoni nas pancerzem otchłani, będziemy chronieni przed atakiem. Dobra, jak widzicie, za to to ma już inne zdolności. Zostanę. Jakie na przykład pancerz otchłani. O, super, ten takiego minięcia zabierze gówno zabił. Otchłani zionie chłodem. Według mnie powinni to naprawić. Wykorzystaj moją. Że jak każesz zrobić mignięcie gdzieś tam, to powinno jakoś jedno sezonie przejście do tego, nie? Ale co tam? Co ja tam mogę chcieć? Jestem ją. Szozak Moknul. Nieśmiertelny. Jedno uderzenie cienia powinno go wyeliminować. Szybko! Zabij go, zanim przedrze się przez twoich tropicieli. No i tak oto wygląda tak te
Dobra. Tego oszcza. Dobra. Pium. Nie ma go. To. Sobie się pobawię tu. Czemu nie? Nie było długu. Wyjaś swą wolę. O Jezu. Usunę demony z przeszłości. Aludin Rafagal. Cyk. Nie ma was. Jesteśmy jednością. Zostanę odkupiony. Ciekawe, czy się przez to zakończy. O, zabiło go. Spoko. Usunę demony z przeszłości. Taldarimowie rozstawili działa przeciwlotnicze na murach świątyni. Zniszcz je, Zeratulu, a będę mogła zapewnić ci wsparcie. Atakujcie! Wspomóżcie Zeratula. Siołki. Zwróć odpowiedzialność mnie przygniata. A to fajnie, to działo to wygląda. Zostanę odkupiony. Aludin Rafagal. Jak słyszycie, to działo ma spory w fajny dźwięk takiego. Wyszczało. A teraz tego nie było. Okej. Doskonale. Wysyłam wsparcie w twoją stronę. Ej, pryzmat. Dawaj mi wsparcie. Przyda mi się więcej piechoty. Jestem tu, w mroku. Dzięki. Wypełnię swoje powołanie. Zaraz jakieś dodatkowe jednostki mi się przydadzą. Hybryda. Moje uderzenie cienia cię zniszczy, potworze. Jestem ci całkowicie posłuszny. Chwała pierworodnym. Dobra, jakoś tam poszło. Wyczuwam obserwatora nad nami. Odkryje moją obecność. Musimy go ominąć. Przeprowadzimy rekonkwistę Ajur. Ominąć. Ciekawe, jak mam go ominąć. Służymy Ajur. Dobra, dostajemy się chyba do kolejnego nie wolno działa. Nam się wyraź swą wolę. Poruszamy się niezauważeni. Dobra, dawaj, dawajcie. Dobrze. Już mam jednostkę ranną. Pcium, nie macie. Dobra, już go nie ma. Tutaj gdzieś jest kolejne działo. Tutaj gdzieś. O, hybryda. Zajebiście. Pokażmy, co powiesz na to. O Jezu. Służymy Ajur. Kroczę ścieżką honoru. No matko, tutaj jest jakieś wsparcie. Ha, ha, ha. No za to może być niebezpieczeństwie, chyba że zrobimy to. Nerazimowie nie mogą przejść dalej. Nerazimowie. To się nazywa nazwa ten ludu. Przed tobą powinny znajdować się kolejne działa Taldarimów. No zaraz, tylko ta wieżyczkę. Chwała pierworodnym. Twoja umiejętność się załaduje. Służymy Aju. Wow, ten jego cios nawet pokonuje budynki. Nie ma. Widzę, że zniszczyłeś kolejne działo. Doskonale. Wsparcie jest w drodze. Prowadzimy rekonkwistę Ajur. Oba, dawaj wsparcie. O. Szukamy oświeceni. Kaso del Templari.
W ogóle wy macie jakieś ataki? Jesteśmy skupieni. Wybuch psioniczny. Nie ma co, robimy Archonta. Jak widzicie, Archont ma sporo pancerza. Znaczy, tarczy ma 350, ale zdrowia to 10. A to jest potężna jednostka. Zadaje sporo obrażeń. Wolałem mieć Archonta. Dobra, ruszajmy tu. I to zajęło. Zadyszliśmy do końca. Z niszy widać centralne pomieszczenie. To tam musi ukrywać się malarz. Prawdomówco, Terranie zawiedli i dopuścili intruzów aż tutaj. Nasze wielkie dzieło jest zagrożone. Porzuć obawy, malarz. Odkupienie jest bliskie. Wasz wszechświat zostanie uwolniony od cierpienia. Przygotuj swój lud na wojnę i czekaj na moje rozkazy. Tak uczynię. Wysyła Taldarimów na wojnę. Spóźniliśmy się. Nadal jest nadzieja, Zeraturu. To urządzenie. Taldarimowie wykorzystują je, by komunikować się z Amonem. Tak. Jeśli je zniszczymy, opóźnimy siły Amona na tyle, by ostrzec Artanisa. Zajmę się tym. Aha, czyli musieliśmy tu dojść. Okej. Okay. O nie. Mroczny prałat jest blisko. Znaleźć go! Mają tego. Zostanę odkupiony. Jestem ci całkowicie posłuszny. Ciu. Nie ma go. No bo jakoś tam poszło. Ja pięknie. Chwała pięknie. Dobra, tędy nie przejdziemy, więc tędy musimy iść. Stajecie przed wybrańcami. Nie ma. Boże, to ostrze cienia jest zombiste, bo kolosa, żeby skasować się od razu? God damn it. Jeszcze ten pancerz. Przeprowadzimy rekonkwistę Ajur. Ta. Wypełnię swoje powołanie. Oddamy życie za naszego pana! Żebyś się tego nie przeliczył, gościu. Kroczę ścieżką. Nie ma co. Również te. Hehe. Tego się nie spodziewali, co? Dobra. O, nie, wieżyczki. Pancerz. I do ataku. Pium, nie ma zasilania. Aha, archonty się tworzą. O, już się jeden stworzył. Tylko. Dobra, tu jest działo jakieś. To już ostatnie działa Taldarimów. Dobra. Pancerz. Nie wolno nam się zawahać. Nazwamy zasilanie. Żeby nie wykryli mojej jednostki. Oduj działo. Taki dudniący z... Dudniący dźwięk z działa. No co, fajnie wygląda to działo. Działa cząsteczkowe zostały zniszczone. Wysyłam ci ostatnie z dostępnych oddziałów. Walczcie z honorem, pobratyńcy. Kurde, muszę poczekać. Nie ma, tworzymy archonty, nie żadnych templariuszy. Nie. Ja już wolę mieć tych archontów niż templariuszy. No i spoko. Ruszajmy dalej.
No, no, no. Lecimy. Wypełnię swoje polowanie. Nie no, rozwalmy to. Zwiększę zagrożenie niż wybyda. Wolę rozwalać te kosy za pomocą ostrza cienia niż kół do hybrydy, bo hybrydy za nie najwyżej. Przepływa tutaj wielka moc. Zupełnie jakby świątynia miała połączenie z samą otchłanią. Nareszcie zapędziliśmy was w róg, Nerazimowie. Taldarimowie, prawdziwy Bóg domaga się ich śmierci. Nie zawiedźcie go! A, tam kabasz. Siu, nie ma. Jestem ci całkowicie posłuszny. Stawcie czoła powiernikowi gniewu mrocznego boga! Atakować. Chybydę. Co? Rozwalmy to. Nie pasuje to tu. Dobra, rozwalmy to. Gotowe. Taldarimowie zostali pozbawieni łączności z Amonem. Oh yeah. Coś się dzieje. Wykrywam potężne fluktuacje energii otchłani. Aha. Zeratulu, ogniwo przyniesie wam nadzieję. Tassadar, czy to możliwe? Talis, doświadczyłem wizji zaświatów. Wiem, co przyniesie nam zbawienie. Niestety musimy uciekać. Nie, wiejmy. Wow! Ej, nie oszukuj. Udało mi się dostać do środka razem z moimi wojownikami i odpieramy atak Taldarimów. Chodź do nas! Szybko! Jestem w drodze. Tak, i mam osiągnięcie. Za 20 zabitych za pomocą ostrza cieni, czemu nie? A, uciekajmy! Nie, tylko nie ona! Wybyda! Dawaj, ciąg! Musimy wiać! Wiejmy! Błysk! Won! Ucieczka! Tacza! Łuk się zawalił! Muszę znaleźć inne przejście i to prędko! Co to za jakieś cień otchłani to jest jakiś? Mają cienie otchłani? No, musimy uciekać. Porzućcie swoją bezsensowną krucjadę i nie przedłużajcie tej pełnej cierpienia egzystencji. Poddajcie się, a dam wam wolność. Wiejmy. Nie ma mnie. Co powiecie na to? Fuck! O nie, 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 nie. Co to? Agarafonty tu są, tak?
A, uciekajmy! A, ucieczka! Dzięki Bogom przejście jest otwarte. Talis, zbliżam się do was. Goddammit. Jak mam tu uciec? Odpowiedzialność mnie przygniata. Nie mam już jednostek. Muszę uciekać, naprawdę. Goddammit. Spiesz się, Zeratulu! Wykrywam już twój sygnał! Nie mam je. Uciekamy. Nie ma czasu, Zeratulu. Uciekaj! Ja zajmę się Taldarimami. Musi istnieć jakieś inne wyjście. Natychmiast uciekaj! I niech nasz hierarcha dowie się, co się tu dziś stało. A, uciekajmy. Świątynia się wali. To się nazywa poświęcenie. Się udało! Talis, nasz lud nigdy nie odwdzięczy ci się za to, co dla nas uczyniłeś. Za Ajor! Jejmy! Ja mam osiągnięcie, dobra. Mało ważne. Nareszcie proroctwo się spełniło. A dzięki wielkiemu poświęceniu zyskaliśmy nadzieję. Wizję Xel'naga, która może nam pomóc zapobiec nieodwracalnej katastrofie. Teraz muszę powrócić do mego ludu. Nie zrozumieją tego, co czynię, ale poddam się ich osądowi i sprawię, by zrozumieli. Gdyż tylko Artamis, młody hierarcha protosów, może zjednoczyć nasze rozproszone frakcje, nim gniew Amona pochłonie całą galaktykę. Okej, się udało. Wykonaliśmy misję i widzę, że mi wczytuje menu, więc dobra. Ja tutaj przerwę nagrywanie, bo odcinek jest długi. A nie chciałem po prostu dzielić, bo jak blisko już byłem przejścia, więc... Wiecie. Nie chciało mi się. Więc dobra. Chyba, że mi wczytuje kampanię. Nie no, nie wczytuje kampanii, bo tak to myszka byłaby inna. Znaczy, kursor by inaczej wyglądał. Dobra, jesteśmy w menu. No i dobra, ja tutaj zakończę nagrywanie. Także więc, czekam się tutaj z wami. Na razie, cześć.